hali sportowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się mecz drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Tutejsza drużyna Doral Nysa Kłodzko podejmowała na swoim parkiecie drużynę AZS AWF Katowice, która podobnie jak drużyna gospodarzy przegrała swój pierwszy mecz. Każda z drużyn będzie się chciała zrehabilitować. Kłodzko, wiadomo, grało u siebie i tu będzie szukać przede wszystkim swoich punktów. My aspirujemy w tym sezonie gdzieś tak wysoko, tak jak w tamtym. Ten skład, który był w poprzednim sezonie, nie zmienił się, bo wiem, że w Nysie bardzo dużo osób odeszło. Tak, widziałem roszady dosyć mocne, w Nysie nastąpiły. U nas 3 roszady, doszedł Tomek Zając, Karol Leszczyński i podkoszowy gracz Mariusz Piotkowski z pierwszej ligi, także to jest przede wszystkim wzmocnienie siły podkoszowej, gdzie ona też jest stosunkowo mocna, bo i Tomek Milewski, wysoki, doświadczony gracz, i Kamil Nowak, bardzo silny. No, odszedł Mateusz Dzięba do pierwszej ligi, jeden z bliźniaków, został drugi, ale myślę, że skład jest porównywalny do tamtego sezonu, ciut mocniejszy podkoszek. Czy są jakieś kontuzje w drużynie? Nie, jesteśmy pełnym składem, 11-osobowa ekipa i wszyscy cali zdrowi. Chciałem się zapytać o dzisiejszy pojedynek. Ostatnio ten pierwszy się nie udał, przegraliście. Jak to dzisiaj będzie wyglądało? No, ciężko być optymistą, jeżeli tyle negatywnych rzeczy dzieje się dookoła, bo tak naprawdę do tej złej sytuacji sprzed sezonu dochodzą nam kolejne kontuzje. W tym tygodniu 2 zawodników praktycznie nie trenowało, bo zachorowali, więc nie przepracowaliśmy tego tygodnia tak, jak powinniśmy. No, będziemy na pewno walczyć, tak? Wychodzimy z założenia, że jeżeli będziemy walczyć o każde posiadanie, o każdą piłkę, zarówno w ataku, jak i w obronie, to różne rzeczy mogą się wydarzyć. Forma tak naprawdę jest jeszcze nieznana. Myślę, że zarówno my nie znamy swojej formy, jak i drużyna przeciwna nie zna swojej formy, a swoje ściany zawsze pomagają, żeby tą formę złapać. Do grona kontuzjowanych zawodników w Nysie dołączył Michał Weiss, Czesław Radwański, Rafał Ulrich oraz Piotr Magdziarz. Pojedynek rozpoczął się od 3 punktów dla gości po celnym rzucie Karola Leszczyńskiego. Po 2 minutach katowiczanie wygrywali już 10-4, a dla miejscowych punkty zdobył Jarosław Bartkowiak. Celną trójką popisał się Marcin Kowalski i po 3 minutach gry Nysa przegrywała już 3 punktami, 7-10. Lecz goście szybko odbudowali sobie przewagę, prowadząc 16-7. Siłą napędową w szeregach Nysy był Jarosław Bartkowiak, zdobywając 8 punktów w pierwszej kwarcie i przez niego przechodziło większość akcji pod koszem. Po 10 minutach to jednak AZS wygrywał 24-17. Druga ćwiartka rozpoczęła się od punktów Roberta Cieśli. Kolejne 2 punkty dołożył Artur Barycza. A celna trójka Bartłomieja Józefowicza sprawiła, iż na tablicy był remis 24-24 i walka rozpoczęła się na nowo. W 14 minucie Nysa objęła pierwszy raz prowadzenie, gdy jeden z 2 rzutów wolnych wykorzystał Artur Barycza. Po chwili celną trójką popisał się Robert Cieśla i gospodarze prowadzili już 28-14. W odpowiedzi za 3 punkty trafił Paweł Jurczyński i przez kolejne 2 akcje trwała walka kosz za kosz. Ostatecznie druga kwarta zakończyła się wygraną Nysy 42-35. Trzecia część meczu rozpoczęła się od ataków katowickich zawodników, którzy szybko odrobili straty i przed ostatnimi 10 minutami meczu AZS objął prowadzenie 58-56. I takim wynikiem zakończyła się ta kwarta. W ostatniej kwarcie akademicy nie dali już sobie odebrać zwycięstwa, wygrywając ją ostatecznie 86-75. Bardzo trudny meczek, niewygodny przeciwnik postawił strasznie duże warunki, wymagania przede wszystkim systemu obrony, gdzie postawili strefy, z którą borykaliśmy się dosyć długo, żeby ją rozbić. No, trudno się rozbija, jeżeli się nie ma rzutu. Rzut z dystansu wyglądał w pewnym momencie dosyć fatalnie i ta przewaga drużyny gospodarzy utrzymywała się dosyć długo. Wykorzystaliśmy to, co już wcześniej powiedziała, nasze argumenty podkoszowe w strefie podkoszowej. Kamil Nowak praktycznie nie do zatrzymania, wysocy zawodnicy zaczęli punktować, no i myślę, że tym odrobiliśmy przede wszystkim zły rezultat, a potem wyszliśmy na prowadzenie, które udało nam się utrzymać do końca spotkania. Myślę, że dopóki mieliśmy siły, to toczyliśmy z AWF-em równy bój. Bardzo ciężko jest wygrać mecz w 7. I to było widoczne, że w momencie, w którym zawodnikom zaczęło brakować sił, to już nie było takiej dyscypliny taktycznej, nie było walki o każdą piłkę. Pomimo dużych chęci i ambicji, którą dzisiaj się wykazali moi zawodnicy, no już po prostu brakowało zdrowia.
praktycznie przez cały okres przygotowawczy ani razu nie byliśmy w pełnym składzie, ani razu nie zagraliśmy meczu w pełnym składzie, więc jedyne na co możemy czekać to aż zawodnicy się wyleczą, pracować cały czas nad formą. Jeżeli takim zaangażowaniem w każdym meczu będziemy się wykazywać, jak wrócą zawodnicy kluczowi dla naszego funkcjonowania, to myślę, że jesteśmy w stanie dać radość tutejszym kibicom. W następnej kolejce do Ralowców czekać będzie pojedynek na wyjeździe w Prudniku z tamtejszą Pogonią, a na swoim parkiecie już 27 października Doralny Sakłocko podejmie Albę Chorzów. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.